A dziś też o języku dyplomacji chciałem porozmawiać z moimi gośćmi. Są to Ryszard Sznep, były ambasador Polski w Stanach Zjednoczonych, i Janusz Reiter, były ambasador Polski w Niemczech i w Stanach Zjednoczonych. Dzień dobry. Dzień dobry. Panowie, co pan, panie ambasadorze, robił dokładnie rok temu o poranku? Jak się pan dowiedział o tym, że rozpoczęła się ta inwazja w Ukrainie? Czas szybko biegnie, więc tak dokładnie pamięcią nie sięgam, ale oczywiście byłem przerażony. Z całą pewnością. Wydawało nam się wówczas, że pomimo pogróżek, pomimo gromadzenia wojska na granicy z Ukrainą, Rosja nie podejmie tak ryzykownego działania. Właściwie racjonalne myślenie kazało sądzić, że jednak nie dojdzie do otwartej agresji, że jednak wojny nie będzie, a będą pogróżki, będą naciski polityczne, aby Ukraina uległa i robiła tak, jak życzy sobie Kreml. Okazało się, że myliłem się, że doszło do tragedii. I mam przekonanie dzisiaj, tak jak wówczas, że to szaleńczy krok i że Putin, ale także obywatele Rosji zapłacą za to. Już płacą, ale ten ostateczny koszt będzie dużo wyższy i być może będzie oznaczało, że Rosja przestanie być jednym z głównych rozgrywających w świecie globalnym. O tym porządku świata jeszcze będziemy dziś rozmawiać. Janusz Reiter, panie ambasadorze, a pan pamięta? Pamiętam. Poranek ubiegłego roku dokładnie? Pamiętam poranek, pamiętam noc, ponieważ co godzinę spoglądamy telefon na stronę Onetu zresztą, mając nadzieję, że tam niczego nie będzie, ale czując, że tam się mogą pojawić wiadomości. I potem się pojawiły oczywiście. Także pamiętam tę noc bardzo dobrze, bo jak mówię, to była taka huśtawka nastrojów. Znaczy taka nadzieja, że tej wiadomości nie będzie, ale taka właśnie prawie pewność, że ją przeczytam, no i w końcu była. Niestety była ta wiadomość. Dołączyła też do nas pani Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, była ambasador Polski w Moskwie. Dzień dobry, pani ambasador. I do pani to samo pytanie. Jak pani wspomina poranek sprzed roku i w jaki sposób dowiedziała się pani o tym, że Putin zdecydował się już otwarcie na inwazję w Ukrainie? Dzień dobry panu, dzień dobry panom, dzień dobry państwu. No to był na pewno poranek taki makabrycznych wieści. I przy całym analitycznym oglądzie jednak ogromnych emocji, takiego poczucia, że od tego momentu nic już nie będzie dokładnie takie, jak było. I wszystko się zmienia, bardzo dużo się zmienia dla Polski, oczywiście dla Ukrainy, dla naszego regionu, dla Europy. I w pewnym sensie nawet dla świata. Jeszcze oczywiście pierwszego dnia to nie było jasne, co, w jakim stopniu i w którą stronę to wszystko pójdzie. Natomiast sam fakt inwazji chyba już zaskoczeniem nie był. Natomiast zaskoczeniem była skala. Bo tak już na ostatniej prostej dyskusja była bardziej, czy to będzie nie czy, tylko jak. I dominowały głosy, ja też się skłaniałam do tego, że to raczej będzie inwazja przebijająca korytarz do Krymu z takim głównym naciskiem. Natomiast nie uderzenie całościowe z celem podbicia Ukrainy i kontrolowania Kijowa, no i właściwie całego państwa. I oczywiście tego 24 było jasne, że ten wariant pełnego uderzenia i całościowego podbicia to jest ten cel, który Rosja sobie postawiła. A który osiągnięty przez ten rok nie został, chociaż według planów, które później pojawiły się już w mediach zachodnich, Moskwa w ciągu 3 dni chciała zdobyć Kijów, to się nie udało, a w samym Kijowie za to niemal rok po tamtym dniu był Joe Biden, później amerykański prezydent był także w Warszawie. Panie ambasadorze, jak pan ocenia wystąpienie amerykańskiego prezydenta tutaj u nas w Warszawie? To rzeczywiście było jakieś przełomowe, historyczne wydarzenie, niemal dokładnie w rok po inwazji wojsk rosyjskich w Ukrainie? No ja mam wrażenie, że w odróżnieniu od niektórych polityków ja zrozumiałem głęboki sens wystąpienia prezydenta Bidena. Prezydent Biden wbrew oczekiwaniu niektórych nie mówił o szczegółach, nie mówił ile czołgów czy samolotów zamierza dostarczyć, jak ma poszerzyć wsparcie dla Ukrainy, tylko mówił o świecie, mówił o starciu demokracji z autorytaryzmem. I
te słowa były, zawierały wiele symboliki, która może nie dla wszystkich była taka łatwa, ale odnosiła się do całego globu. Na mnie prezydent Biden, no to stałe uczucie, nie, zrobił wielkie wrażenie, ale miałem okazję wcześniej poznać prezydenta i on po prostu robi znakomite wrażenie jako człowiek, jako polityk. Teraz wykazał się heroizmem, można powiedzieć, i taką dynamiką działania. A tu w Warszawie mówił do społeczeństwa polskiego, i nie tylko, o tym, że musimy no, wytrzymać się, że walka ze złem jest po prostu czymś, co powinno nam towarzyszyć na co dzień i wymagać to będzie mobilizacji i wyrzeczeń. Jesteśmy rok po wojnie, od początku wojny i to jest taki moment, kiedy wielu ludzi zadaje sobie pytanie, czy może warto trochę ustąpić, może się cofnąć, to życie poprzednie było wygodniejsze. Wystąpienie prezydenta Bidena było potrzebne, żeby zmobilizować nie tylko nas, tę wschodnią flankę, ale cały Zachód, wszystkich sojuszników, ale też odwołać się, co było charakterystyczne do społeczeństwa rosyjskiego, mówiąc, że to nie jest wojna przeciwko wam, to jest wojna przeciwko systemowi, przeciwko imperialnym ambicjom, więc pamiętajcie o tym, że zawsze możecie to odwrócić. A kilka godzin wcześniej Władimir Putin mówił dokładnie coś odwrotnego, strasząc Rosjan, że to Zachód chce zaatakować ich kraj. Za moment wrócimy do naszej rozmowy, ale mówiąc o tej symbolice, o której pan ambasador wspominał, o słowach prezydenta Stanów Zjednoczonych w Warszawie, to patrząc szerzej na jego krótką wizytę w Europie, to chyba jeden obrazek zostanie w naszej pamięci na długie lata. Ten obrazek. Słynny spacer prezydentów Stanów Zjednoczonych i Ukrainy w Kijowie, dźwięk syren alarmowych w tle. To zapamiętamy. Panie ambasadorze, ja zastanawiam się nad jeszcze jedną rzeczą. To była bardzo ważna wizyta Bidena w Kijowie. Ogrom symboli, ale czy pana, panów, państwa zdaniem, zwracam się też do pani ambasador, której za moment też oddam głos, czy Joe Biden przywiózł tam do Kijowa coś jeszcze? Czy chodziło tylko o ten symbol, czy podczas rozmów w cztery oczy chciał coś przekazać Zełenskiemu, być może skłonić go do jakiegoś rodzaju rozmów pokojowych? Jak to w dyplomacji takie kwestie wyglądają? Ja myślę, że cokolwiek tam powiedział i cokolwiek usłyszał w tych rozmowach, to najważniejsze było to, co się rozgrywało na ulicach miasta. To było to, czego potrzebowała Ukraina najbardziej w tej chwili. I to był ten symboliczny gest, który pozostanie w pamięci. Warszawa nie jest dzisiaj na szczęście miejscem do składania wizyt wymagających odwagi. Nie jest miejscem, którym się wygłasza, którym wizyta jest ma taką wielką symbolikę, bo po prostu jesteśmy na szczęście bezpiecznym miastem. To pozostawmy Ukrainie. To nie jest jej wybór, ale tam ten symbol miał naprawdę wielkie znaczenie. Warszawa była miejscem do rozmów politycznych. One są z natury mniej spektakularne, one to nie są takie obrazki efektowne jak te z Kijowa, ale możemy być szczęśliwi, że my tutaj możemy się zajmować polityczną rozmową, a ta Ukraińcy potrzebują politycznej rozmowy, konkretnych wyników, ale potrzebują też właśnie tej symboliki, która daje ludziom poczucie, że oni nie są sami i to poczucie, że Ukraina nie jest sama, po roku musiało być potwierdzone, odnowione. Znaczy, to w ogóle jest historycznie jakaś sensacja, że ten kraj, o którym jeszcze niedawno mało kto wiedział i mało kto chciał wiedzieć coś więcej, dzisiaj jest na oczach całego świata i że kraje, które ani z nim nie sąsiadują, ani nie mają z nim jakichś wielkich interesów, popierają ten kraj, mimo wszelkich, jakby to powiedzieć, no, swoich złych czy gorszych odruchów, które kazałyby raczej stać z boku i patrzeć. To jest wielka zmiana, która się dokonała w świecie zachodnim i Ameryka, rola Ameryki polega na tym, żeby do tej zmiany zachęcać i ją utrwalać. I pod tym względem uważam, prezydent Biden osiągnął w pełni swoje cele. Jeżeli pan pozwoli, ja myślę, że te rozmowy, oczywiście zgadujemy, nikt z nas nie był obecny podczas rozmów prezydenta Zełenskiego z prezydentem Bidenem, ale to wygląda mniej więcej w ten sposób, że prezydent Biden z całą pewnością zapewnił ponownie o poparciu i twardym stanowisku Stanów Zjednoczonych. Natomiast
Wyobrażam sobie, że prezydent Zełenski i jego współpracownicy, zwłaszcza ci, którzy reprezentują sektory wojskowe, z całą pewnością mówili też o oczekiwaniach. Znaczy, chcielibyśmy, żebyście nam dali to czy tamto. Odpowiedź amerykańska nie jest natychmiastowa. Oni mówią, przyjmujemy to do wiadomości, będziemy zbadamy możliwości. Będą rozpatrywać te wszystkie postulaty, które Ukraińcy zgłosili podczas wizyty. Z całą pewnością były też tam elementy techniczne, ale one nie będą się przebijały do mediów, tak jak powiedział ambasador Reiter. To nie jest spektakularne, ale to jest to mięso takie, powiedzmy, dyplomacji, które daje efekty później. Teraz wracam się do pani ambasador Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz z tym samym pytaniem, ale dodam do niego jeszcze jedną kwestię. Czy pani zdaniem, pani była na trudnej placówce w Moskwie, czy pani zdaniem teraz, oczywiście wiemy, jakie są oficjalne komunikaty, ale czy jakiś kanał komunikacji pomiędzy Moskwą a Waszyngtonem jest utrzymywany? Na pewno jest utrzymywany i to właściwie można z całym przekonaniem powiedzieć. To nie są kanały komunikacji widoczne i one nie mają być widoczne. One nie są na poziomie prezydentów. To nie mają być tego typu rozmowy, które stworzą choćby minimalne wrażenie, że rzeczy się mają jakieś znamiona normalności. Natomiast pomiędzy służbami specjalnymi na poziomie wojskowym oczywiście są kanały komunikacji i paradoksalnie one są najbardziej drożne właśnie między Stanami Zjednoczonymi a Rosją, jeśli chodzi o relacje między Rosją a w ogóle szeroko rozumianymi państwami Zachodu. To wynika z dwóch powodów. Po pierwsze z tego, że sama Rosja postrzega Stany Zjednoczone przy całym przedstawianiu ich i publicznie i w debacie takiej w narracji publicznej, że to jest, że Stany są sprawcą wszelkiego zła, są szatanem współczesnego świata. To one popchnęły i spowodowały, że Zachód stał się siłą niszczycielską. No i oczywiście też przechwyciły Ukrainę, reżim ukraiński i tym samym zniszczyły życie Ukraińcom. To wszystko w cudzysłowie, ale tak wygląda dzisiaj narracja rosyjska o Stanach Zjednoczonych. Niemniej, pomimo tego, to Stany są uważane za głównego adwersarza i tym samym z punktu widzenia Putina za równego rozmówcę. Natomiast dla Stanów Zjednoczonych ten kontakt taki militarny, służby specjalne z Rosją, no jest niezbędny do tego, żeby, na ile to się da oczywiście, przekazywać wiadomości, ostrzeżenia, których się nie da przekazać publicznie, ale które muszą zostać przekazane po to, aby zapobiegać eskalacji tego konfliktu poza na obszar NATO i szerzej jeszcze na obszar euroatlantycki, a także w wymiarze atomowym. Tu również jest skierowane dużo więcej przekazów tak zwanymi tylnymi drzwiami, kanałami, niż to słyszymy publicznie. Ja jestem przekonana, że Rosjanie usłyszeli dosyć precyzyjnie od Stanów Zjednoczonych, pani ambasador, na moment, co by mogło przepraszam, się stać, że tak... i to i w Czechach, gdyby użyli pani ewentualnie ambasador. Taktycznej broni nuklearnej. A my wracamy do rozmowy z dyplomatycznym naszym gronem komentatorów. Janusz Reiter, chciałem zapytać, bo tu już wątek Unii Europejskiej się pojawił w tej rozmowie. Jak pan, zna pan znakomicie Niemcy, był pan przecież na placówce w Berlinie przez 5 lat. Jak pan patrzy... Ambasadorem. Ambasadorem był pan, oczywiście, no najważniejszą funkcję w tej placówce pan... Robi różnicę. ...pan pełnił. Jak pan ocenia zachowanie Niemiec i czy pan rozumie zachowanie Niemiec w ciągu całego tego roku?
Czyli rozumiem, ponieważ ja wiem, jakie to jest społeczeństwo i wiem, jak ono się zmieniło w ciągu roku, bardziej niż tego można było oczekiwać, ale za mało, jeżeli wziąć pod uwagę dramatyzm sytuacji, która panuje w Ukrainie. I to jest cały problem, że Niemcy wprawdzie zrobili ogromny skok, właściwie jeżeli chodzi o taką przemianę, zmianę postrzegania Ukrainy i swojej roli w tej wojnie, ale oczekiwania wobec Niemiec są wyższe. I to jest ciągłe, takie ciągłe zmaganie pomiędzy tym, co jest tym konieczne ze względu na politykę wewnętrzną, a tym, co jest konieczne z uwagi na sytuację wojny. To nie jest tylko problem niemiecki. Ten problem mają też inne kraje. Francja, inne kraje. Tylko tyle, że oczywiście Niemcy są bardziej eksponowane. Od nich się też więcej wymaga. Krótko mówiąc, ja uważam, że to, jeżeli sobie uświadomić, że Niemcy, które były uzależnione od gazu rosyjskiego na poziomie 52 czy 3%, zjechały do zera, to pokazuje, że coś tam się jednak zmieniło istotnego. Ale to nie jest koniec, bo to jest tak głęboka zmiana dla tego społeczeństwa, że ona będzie wymagała ciężkiej pracy i wewnątrz Niemiec, ale także, powiedziałbym, umiejętnego wspierania tych dobrych odruchów i tych dobrych zmian z zewnątrz. Uważam, że Polska też w tym powinna odegrać rolę. Nie ma powodu, żeby Niemców oklaskiwać, ale nie ma powodu, żeby ciągle mówić, o, Niemcy to znowu zawiedli. Stygmatyzować. To jest, nie, nasz interes polega na tym, żeby zachęcać te siły w Niemczech, które chcą pójść w dobrym kierunku, chcą pójść dalej, a które potrzebują do tego też partnerów w Europie. Mając grono ambasadorów, już panu oddam głos, nie mogę nie zapytać o jeszcze jedną rzecz. Te zdjęcia, które teraz państwo zobaczą, to zdjęcia z Wiednia. To jest spotkanie OBWE i wtedy, kiedy Rosja zabiera głos, no to większość tych, którzy tam byli zgromadzeni na sali, po prostu wychodzi. To są znów gesty, które dyplomaci mogą zrobić. Panie ambasadorze, patrzę w stronę Ryszarda Sznepfa. Czy w tym konflikcie jest jeszcze miejsce na dyplomację, na taką dyplomatyczną rozmowę z Moskwą, z Putinem, z jego ludźmi? Zawsze gdzieś na końcu jest dyplomacja i czy chcemy, czy nie, to w pewnym momencie ta dyplomacja się uaktywni i będziemy świadkami rzeczywiście być może jakichś osiągnięć i w tym zakresie. Choć w tej chwili jesteśmy w stanie otwartej wojny, w związku z tym tej dyplomacji nie widać. Ona jest z tyłu. Mówili państwo o tym, częściowo o tym tylnym kanale komunikacji, który właściwie funkcjonuje od początku 60-tych lat, od kryzysu karaibskiego i można powiedzieć, na szczęście funkcjonuje, to znaczy w sytuacjach zagrażających w ogóle globalnemu bezpieczeństwu, on jest włączany jednak, to znaczy strony powiadamiają siebie, że podejmą jakieś działania po to, aby nie doszło do incydentu, który mógłby doprowadzić do kataklizmu jakiegoś. Ja chciałbym tutaj troszeczkę nawiązać do tego, o czym mówił ambasador Reiter. Otóż my czasami nie doceniamy tej zmiany, o której ambasador mówił, przede wszystkim w Niemczech, ale to jest generalnie była postawa Europy Zachodniej i ona była w jakimś sensie uzasadniona, że Rosję można zmieniać poprzez kontakty. To była filozofia wręcz postępowania wobec Moskwy. Putin to zniszczył w czasach, kiedy prezydentem był Miedwiediew, wydawało się, że to jest bardziej możliwe, dopuszczalne. Później następowała zmiana, ale przestawienie sposobu myślenia, choćby Hiszpanii, gdzie z kolei ja pracowałem szereg lat. Dzisiaj premier Hiszpanii jest w Kijowie. Hiszpania dostarcza... Mówi wprost o wsparciu. Dostarcza czołgi, zaoferowała już za chyba kilka tygodni. Czołgi Leopard 2 z Hiszpanii dojadą do Ukrainy. Jest pełne wsparcie, ale trzeba było po prostu tę ścieżkę przejść. Polityka jest dostosowywana do sytuacji w danym momencie. Nie można myśleć ahistorycznie, że trzeba było zakładać 20-30 lat temu, że świat będzie inny, bo przy całej zdolności człowieka tego typu przewidywania nie są możliwe do przeprowadzenia. To, że świat zrobił taką woltę ogromną, a zwłaszcza Niemcy, jest już wielkim wydarzeniem i z całą pewnością nie ma powrotu, jak niektórzy mówią, do business as usual, czyli że wrócimy do tej tradycji interesów z Federacją Rosyjską na zasadach, jak odbywały się te interesy wcześniej. Nie ma takiej możliwości. Wyzerowano licznik niemal zupełnie i po prostu Europa będzie
tworzy zupełnie nową perspektywę i nową przestrzeń dla przyszłych relacji z Rosją, które będą zupełnie inne. To teraz o tych relacjach z Rosją, ale już między Warszawą a Moskwą. I znów spoglądam w stronę pani ambasador Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz i pozwoli pani, że przeczytam jeden cytat. To jest cytat z Władimira Putina, kiedy przyjmował listy uwierzytelniające, między innymi też od pani ambasador, to mówił tak. Z Polską łączy nas wielowiekowa wspólna historia. Musimy wiele zrobić, aby podnieść nasze stosunki na nowy poziom. Jestem przekonany, że dowolny problem można rozwiązać, kierując się wzajemnym szacunkiem i pragmatyzmem, tak powiedział Putin w 2014 roku. Jak pani ambasador z perspektywy tych lat patrzy na te słowa i jak pani ambasador patrzy na przyszłe relacje między Warszawą a Moskwą? Ja nim odpowiem na to pytanie, jeszcze chciałabym dwa słowa dodać o dyplomacji, która cały czas działa i to nie tylko pomiędzy Stanami Zjednoczonymi i Rosją, o czym już tutaj wspominaliśmy, ale mamy do czynienia z regularną wymianą jeńców, na przykład między Ukrainą a Rosją i dobrze, że tak się dzieje, ale to przecież się nie dzieje bez rozmów. Mamy do czynienia z udaną dyplomatyczną takim dialogiem dyplomatycznym, który umożliwił przy udziale między innymi Turcji, tutaj trzeba przyznać, wznowienie eksportu znacznej części ukraińskich zbóż, co się działo oczywiście pod naciskiem krajów, w których ogromny kryzys żywnościowy zapanował wskutek rosyjskiej blokady. Więc w jakichś takich wycinkach, może mniej widzianych z Polski, ta dyplomacja działa. Słowa, które pan redaktor przytoczył, ja wówczas odebrałam i myślę, że tak powinny były być, także w Polsce tak zostały odebrane, jako takie słowa pusto-kurtuazyjne. To jeszcze nie był moment, żeby przy składaniu listów mówić sobie otwarte impertynencje. W związku z tym zostało wygłoszone kilka okrągłych zdań, ale za którymi już wówczas niewiele mogło pójść dalej. To był czas po aneksji Krymu, czas, w którym relacje nie tylko polsko-rosyjskie, ale rosyjskie z unijnymi krajami jednak znacząco się pogorszyły. To nie był taki poziom jak obecnie. Niemniej to już zupełnie inna była rozmowa. Były ciągle kontakty ekonomiczne, były kontakty robocze, ale wznoszenie relacji na jakikolwiek wyższy poziom był wykluczony i to nie tylko w przypadku Polski, ale także w przypadku większości krajów europejskich. Raczej chodziło o to, żeby utrzymać tę współpracę roboczą, ekonomiczną, jakąś tam wzajemnie korzystną w bardzo takim pragmatycznym wymiarze na jakimś tam poziomie, przy uwzględnieniu, że już wówczas były sankcje, oczywiście w dużo mniejszej skali niż obecnie, ale także były te sankcje. Przyszłość polsko-rosyjskich relacji, no powiedziałabym, że rysuje się w takim dosyć prostej formule dzisiaj. Póki trwa inwazja rosyjska i brutalna, właściwie taka terrorystyczna agresja wobec Ukrainy, której towarzyszą groźby przecież nie tylko wobec Ukrainy, ale także wobec naszego regionu, w tym groźby atomowe, no nie ma przestrzeni na normalne i w ogóle jakiekolwiek relacje dyplomatyczne poza tymi, o których wspomniałam, ale tutaj akurat polska dyplomacja nie jest włączona i nie widzę zresztą do tego przestrzeni. Natomiast gdyby się tak zdarzyło, że reżim w Rosji się zmieni, nie tylko przywództwo, ale reżim, Rosja zaniecha lub będzie chciała w jakikolwiek sposób wycofać się z tej drogi wojennej, to wówczas pojawi się duża przestrzeń dyplomatyczna do ustalania nowych relacji między Rosją a... I o tych nowych relacjach, brutalnie nam technika przerwała wypowiedź pani ambasador, ale o tych relacjach między Polską a Moskwą i między Moskwą a całym światem, tych obecnych i tych przyszłych, za moment będę z kolejnymi gośćmi rozmawiał, ja tylko
puentując, niestety dość to będzie smutna puenta naszej dyskusji w studiu. Mówiliśmy o języku dyplomacji, o możliwościach dyplomatycznych, a pojawiają się informacje, że na wschodzie Ukrainy już ogłoszone są alarmy dotyczące tego, że jakieś rakiety prawdopodobnie w kierunku Zaporoża i Doniecka w tym momencie lecą. Mamy nadzieję, że obrona przeciwpowietrzna sobie z tym poradzi. Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, Ryszard Sznepf, Janusz Reiter, cała trójka to oczywiście byli ambasadorowie Polski. Bardzo panom, bardzo pani, bardzo państwu dziękuję.